Moi drodzy, widzieliście, jak nas Pan Buczek dzisiaj wynagradza za to, że żeśmy wcześniej stali nie do klina, nie do sztacha, tylko do rowerku. Nie dość, że byliśmy na trakcie królewskim między miejscowością polską a wioską Pampów w Niemczech. Dlatego tajemniczo mówię, żeby ci, którzy chcą powtórzyć, to nie liczyli, żeby trochę pomyśleli, o, a nie tam zrobimy zdjęcia i zaraz sobie tam ci jedni, drudzy czy trzeci pojadą. Nie ma sprawy, niech jadą, ale niech się trochę pomęczą, pogłówkują, jak to było. A warto, widzicie, i żeśmy jeszcze spotkali przyjaciela Niemca na zdjęciach i na filmie. Troszeczkę rozumiałem, troszeczkę nie rozumiałem. Walerian więcej rozumiał, bo on w Niemczech pracował, był nie starszy ode mnie. Ale muszę wam powiedzieć, że do końca nie rozumieliśmy, bo to był właśnie ten przedstawiciel i osobnik, ale Niemiec, no Niemiec, no człowiek. Dwa w jednym, tak? Od rana. Piwo jak śmietana, sztacha, macha, seta jak galareta. No i jedną z przyczyn, że nie warto, to chyba był w naszym wieku, a już niewyraźnie mówił. Nie była to przyczyna, przyczyną nie tylko był alkohol. Więc dlatego to wszystko mówię tak obrazowo, że warto się zastanowić, moi drodzy, dwa w jednym, czy nie warto to rzucić i dołączyć do nas. Zapraszamy. Piękna pogoda dzisiaj. Walerian trenuje, ja trenuję, międzywodzie czeka, a ty, obywatelu, człowieku z tamtej strony, drogi przyjacielu, na tak i na nie, mówię ci, dołącz do nas.